świętują w tym roku swoje 150-lecie. Chcemy podczas tych wykładów pokazać, zaprezentować przeszłość, ale również przyszłość miasta. Miasta widzianego z różnych punktów widzenia, szczególnie zależy nam na tych punktach widzenia z zewnątrz. Stąd też wielu z naszych gości to będą wybitni publicyści i naukowcy spoza Katowicy i naszego regionu. Stworzenie tego cyklu inspirowała nas seria konferencji TED. Tam goście, prelegenci mają 18 minut. My uznaliśmy, że 150 lat 18 minut to chyba jednak trochę za mało, dlatego zaproponowaliśmy naszym wykładowcom minut 30. No, przekonamy się, czy to jest wystarczająca ilość czasu. Jeżeli po wykładzie pana redaktora Edwina Dodyka będą mieli Państwo jakieś pytania, to oczywiście czekamy na nie i chętnie z Państwem podyskutujemy. A zanim na następnych wykładach poznamy przeszłość miasta, czas, żeby pierwszy wykład poświęcić temu, co dotyczy miasta jako zjawiska, jego teraźniejszości, jego przyszłości. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że nasze zaproszenie na ten pierwszy wykład przyjął pan Edwin Bendyk, przede wszystkim znany z łamów tygodnika Polityka, ale to nie są jedyne łamy, na których jego fantastyczne teksty się pojawiają. Teksty poświęcone problematyce cywilizacyjnej, kwestiom modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Warto też wspomnieć, że pan Edwin Bendyk jest również autorem kilku książek, a również wykłada w Collegium Civitas w Warszawie i od niedawna prowadzi Laboratorium Miasta Przyszłości na Uniwersytecie Warszawskim. Szanowni Państwo, oddaję teraz głos panu redaktorowi Edwinowi Bendykowi. Raz, czy słychać, tak? Dzień dobry Państwu, jestem strasznie stremowany po takim wprowadzeniu, bo poprzeczka jest wysoka, będę chyba skakał pod, nie nad, także... Tak, tego jestem pewien i dziękuję od razu z góry za tę życzliwość. Rzeczywiście nie ośmielę się mówić o historii Katowic, bo Państwo jesteście związani z tym miastem. Ja znam Katowice jako dość częsty przybysz, swoją karierę dziennikarską. W dużej mierze zaczynałem od Katowic, jak jedno z pierwszych zadań, jakie dostawałem. Zacząłem w 1989 roku pracować w zawodzie dziennikarskim i jako jedno z zadań było obserwowanie tego, co się dzieje w górnictwie wtedy właśnie po przełomie. Także po kopalniach tutaj troszkę pojeździłem i w Katowicach i nie tylko. No i potem dosyć często tu bywałem, także znam i miasto, i region. Jako powiedzmy uważny obserwator, ale na pewno nie jestem w żadnym stopniu ekspertem, więc nie będę odnosił się specyficznie do Katowic. Raczej chciałem z Państwem porozmawiać o tym, jak Katowice, które, no jak wszystkie zresztą miasta w tej chwili, nie tylko polskie, są w takim punkcie, można powiedzieć, zwrotnym, szukają nowego pomysłu na dalszy rozwój, bo pewna epoka, znaczy dla Katowic, można powiedzieć, czy dla całego regionu, ona skończyła się już w 1989, ta związana z ciężkim przemysłem i z pewną wizją rozwoju, ale dzisiaj jakby dobiega też końca kolejny etap tej wizji, która tworzyła się w czasie transformacji. Na nowo trzeba zapytać, co z miastami będzie. I oczywiście ja tutaj na ten tytułowy slajd wybrałem zdjęcie Domu Oświatowego, no, który jest takim no, czymś, co chyba Katowice, znaczy nie mówię o samym Domu Oświatowym, tylko ta forma architektoniczna, modernizm katowicki, który jest no, czymś wyjątkowym zupełnie i oczywiście wywołuje bardzo silne poruszenie jak dla kogoś, kto z kolei jest związany z modernizmem żoliborskim, chociażby w Warszawie, więc to są te same oczywiście klimaty, kiedy no, widzimy, jak funkcja i forma łączyły się razem w doskonałym jakimś takim związku. I zanim stała jakiś pomysł w ogóle na miasto i życie w tym mieście, prawda? To nie były pojedyncze obiekty, tylko za tym była pewna wizja również urbanistyczna, ale też związana z tym, co w mieście się dzieje. Dzisiaj to wszystko się zaczyna sypać, zaczynamy się zastanawiać i nie ma tu zgody, czy tak jak na przykład Benjamin Barber, amerykański myśliciel, który przekonuje, że właśnie przyszłość należy do miast i że światem powinni rządzić prezydenci miast, prawda? Taką książkę niedawno po polsku, znaczy była wydana po amerykańsku, niedawno jej przekład się ukazał, gdzie właśnie przekonuje, że Barber przekonuje, że to
poziom metropolii jest tym właściwym do rozwiązywania większości spraw czy problemów, z jakimi mamy do czynienia. Ale no nie brakuje też krytyków, którzy mówią, że właśnie w miastach jakby koncentrują się wszystkie symptomy kryzysu cywilizacji współczesnej. Tego kryzysu, no, który w Europie chociażby od 2008 roku ciągle obserwujemy, czyli od tego załamania gospodarczego, które wtedy się rozpoczęło. Polskę ono mniej dotkliwie dotyczy, ale w końcu i my zaczynamy odczuwać pewne problemy związane właśnie z wyczerpaniem się modelu gospodarczego, który właśnie już nie przynosi takich efektów, jakie obiecywano. I teraz odpowiedzi te takie już faktograficzne, jeżeli patrzymy na to, co w miastach się dzieje, też nie są jednoznaczne, bo no popatrzmy na to, co kiedyś miasta, które były stolicami świata, czyli Londyn chociażby. No i z Londynu różne sygnały biegną. To jest Londyn roku 2011, prawda? Być może Państwo jeszcze pamiętają te bunty właśnie londyńskie, kiedy płonęły sklepy, 5 osób zginęło, prawda? I to była sytuacja no taka, że kiedy sami Brytyjczycy przyznali, że pewien model przemiany, transformacji, który polegał na no właśnie odprzemysłowieniu kraju i przerzucaniu coraz większych liczb ludzi do usług, do handlu, do czegoś, co się nazywa sektorami kulturalnymi, pozostawia olbrzymie ilości ludzi poza w ogóle obiegiem gospodarczym i społecznym. No i ci ludzie w pewnym momencie wyłączeni chcą jakby o sobie przypomnieć, czy sposób oczywiście naganny, kryminalny, ale niemniej jednak był to, tak jak się interpretuje dzisiaj, wielki głos protestu przeciwko byciu poza marginesem. No, sceny były przerażające, oczywiście, ale znamy je przecież nie tylko z Londynu. Paryż, co praktycznie co roku któreś z przedmieść wybucha. W normalny dzień we Francji płonie 400 samochodów. Jak zaczyna być źle, no to płonie ich kilka tysięcy, prawda? Ale cały czas się kotłuje. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych, Ferguson czy inne miasta są jakby odpowiedzią czy ilustracją tych samych problemów, ale no żeby nie zamartwiać się, to też mamy bardzo pozytywne sygnały. Ten sam Londyn rok później to jest koniec paraolimpiady, kiedy na ulicę wyszło 1 000 000 Londyńczyków fetować tych właśnie niepełnosprawnych sportowców i odwrócono w ogóle całą relację, znaczy zbudowano całą kampanię taką wokół tego wydarzenia, w którym tych właśnie niepełnosprawnych sportowców przedstawiano jako nie właśnie niepełnosprawnych, tylko jako nadludzi, jako tych, którzy są jeszcze bardziej sprawni niż ci, którzy w normalnej olimpiadzie, właśnie ze względu na to, że potrafią osiągać niezwykłe rzeczy. No i Londyńczycy to kupili, przyjęli ten komunikat, prawda? I można powiedzieć, że to jest jakieś nowe społeczeństwo, które nie wyłącza właśnie z siebie tych ludzi, którzy są w jakiś sposób stygmatyzowani, czy to ze względu na swoją wadę fizyczną, czy ekonomiczną, czy jakkolwiek. Czyli jakieś napięcie ewidentnie widać między tymi dwiema wizjami świata. I teraz chciałbym Państwu przedstawić, no właśnie w jaki sposób szuka się dzisiaj odpowiedzi na właśnie jak wyjść z tego dylematu, dla którego jednoznacznej odpowiedzi nie mamy, to znaczy nie wiemy dokładnie, jak się potoczy sprawa. Możemy, nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, ale możemy spróbować jakby analizować różne czynniki, które mają wpływ na to, co się dzieje w przestrzeni miasta i tworzyć scenariusze, próbować jakby no, różne wizje skonstruować po to, żeby lepiej dzisiaj podejmować decyzje, chociażby dotyczące inwestycji w infrastrukturę, czy choćby też w ludzi. I takich projektów, one się z angielska to się nazywa foresight, czyli taka najkrótsza definicja tego procesu, to jest sztuka i nauka antycypowania przyszłości. Właśnie w Wielkiej Brytanii to jest bardzo już zaawansowane. Glasgow, jedno z pierwszych, zrobiło takie ćwiczenie. To było o tyle ciekawe, że Glasgow było w 1910 roku Europejską Stolicą Kultury. Katowice ubiegały się o ten tytuł, teraz obchodzicie Państwo jubileusz i po tym procesie, który rzeczywiście zmienił miasto w niezwykły sposób, przestawił dawne przemysłowe Glasgow, miasto portowe i przemysłu stoczniowego w stolicę taką, można powiedzieć, kipiącą, czy można powiedzieć, rzeczywiście ciągle metropolię opierającą swoje funkcjonowanie na kulturze. No, przeprowadzono takie badanie kilka lat po tym
procesie Europejskiej Stolicy Kultury. Po prostu badacze chcieli zobaczyć, jak mieszkańcy sami się czują w tym mieście i jak widzą jego przyszłość. No i tu ku zaskoczeniu samych badaczy, jak też władz miasta, czy elity politycznej miejskiej, okazało się, że ta wizja radosna miasta kultury zupełnie nie pokrywa się z tym, o czym marzą mieszkańcy. Znaczy oni ciągle marzą właśnie o tym, żeby to Glasgow było miastem stoczniowym, przemysłem z dobrymi miejscami pracy, prawda? Z pewnego typu wspólnotami, które nie są wyrzucane ze swoich miejsc w ramach tak zwanego procesu gentryfikacji, kiedy ci właśnie bogatsi wykupują co atrakcyjniejsze miejsca, które kiedyś były dzielnicami robotniczymi, ale teraz przez to, że są na przykład nad brzegiem morza, zaczynają zyskiwać na atrakcyjności, prawda? I ci, których nie stać, po prostu są wymiatani z tych przestrzeni. No i to, co się mieści pod tą witryną miasta kultury, jest miastem po prostu bardzo dynamicznych, nie zawsze przyjemnych procesów społecznych. I w tych badaniach to wyszło, że akurat ta przyszłość oficjalna nie jest przyszłością, z jaką się identyfikują, a przynajmniej nie identyfikuje się większość mieszkańców. Więc to było dosyć pouczające doświadczenie, w wyniku którego dzisiaj rząd brytyjski realizuje taki projekt Future of Cities, gdzie sięga się bardzo daleko, aż do 2065 roku, czyli na 50 lat do przodu, pytają badacze, co będzie z miastami. Całe pół wieku, więc perspektywa niezwykle odległa, ale żeby nie chwalić Brytyjczyków i nie mówić, że oni są wyjątkiem, to w Polsce mamy pierwszą jaskółkę, Konin, za miasto też górnicze, można powiedzieć, bo związane z kopalnią, która też odchodzi już w przeszłość. I akurat tam z inicjatywy społecznej. Jedna z akurat inicjatorką tego projektu jest pani Justyna Król, która pracowała przez kilka lat w ONZ-cie. Młoda dziewczyna, 20-paroletnia, która właśnie znudziła się biurokracją ONZ-owską, stwierdziła, że wraca do Polski. Te jej kompetencje, których nabyła w ONZ-cie, niespecjalnie były komukolwiek potrzebne w centrali, że tak powiem, czy w stolicy, więc wróciła do swojego rodzinnego miasta i chce sobie wymyślić przyszłość w nim, ale stwierdziła, że będzie ją wymyślać wspólnie z innymi mieszkańcami i uruchomiła proces właśnie tworzenia scenariuszy możliwej przyszłości dla Konina, byłego miasta wojewódzkiego, które jest takim właśnie rozdrożu. No, czyli coś się dzieje. Pytanie, co my możemy, i to już też, żeby powoli też myśleć w kontekście Katowic, jak możemy o tej przyszłości myśleć, jakie czynniki musimy uwzględnić. I cztery grupy problemów będą miały, czy już w tej chwili mają kluczowy wpływ na to, co się w tkance miejskiej dzieje. I pierwszym jest kultura. To jest niezwykle ciekawe to, co się właśnie zaczęło dziać w kulturze. Otóż kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, kiedy jeszcze mówiliśmy, że żyjemy w epoce nowoczesnej, a nie po nowoczesnej, kultura była jakby zazwyczaj rozwiązywała problemy, a nie była źródłem problemów. Znaczy ona stabilizowała strukturę społeczną, mówiła, określała, jak jest pewne hierarchie. Łatwo było powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze. Mieliśmy jeszcze jasny podział na kulturę wysoką, kulturę niską, masową, popularną. To wszystko można było dosyć łatwo opisywać. Dzisiaj ten porządek się rozsypa. Znaczy my ciągle jeszcze wierzymy intuicyjnie, zwłaszcza osoby starsze jeszcze ciągle przyzwyczajone są do tego podziału i są przekonane, że jednak to, co można usłyszeć w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, różni się od tego, co można usłyszeć na koncercie Disco Polo, prawda? I że to jest jednak zasadnicza różnica nie tylko w złożoności dzieł, ale również w wartości tych dzieł. Ale dzisiaj zapytać współczesnych antropologów o to, a tym bardziej masowo użytkowników kultury, to trudno będzie znaleźć podobny konsensus. Tutaj dosłownie kilka dni temu były ogłoszone wyniki badań przez znakomity zespół współczesnych socjologów kultury Tomasza Szlendaka, Barbarę Fatygę, Marka Krajewskiego zrobionych, którzy zbadali, jak Polacy uczestniczą w kulturze dzisiaj, prawda? Jakie w ogóle, jakim praktyki, co robią Polacy pod tym hasłem, które
jakby ujmujemy pojęciem kultura. No i obraz wyszedł co najmniej, znaczy nie tyle zaskakujący, bo już wcześniejsze badania pokazywały, co się dzieje, ale tutaj jakby ze względu na skalę uzyskaliśmy taki mocny pogląd, że rzeczywiście to pojęcie kultury jako pewnej hierarchii już nie istnieje. Ci socjologowie mówią, znaczy, że istnieje federacja subkultur, że kultura wysoka jest jedną z subkultur obok innych, po prostu jesteśmy podzieleni na różnego typu nisze i te nisze zwłaszcza widać, tu jest z prezentacji profesora Szlendaka właśnie, właśnie duże miasta najbardziej są widoczną przestrzenią funkcjonowania obok siebie tych różnych nisz. Właśnie profesor Szlendak nam mówi, że miasto to dziś jest archipelagiem po prostu, wysp różnych zachowań takich socjokulturowych, gdzie kultura staje się w Polsce zwłaszcza, gdzie my po 89 roku wyszliśmy jeszcze jako społeczeństwo w miarę równe, zaczynamy rekonstruować podziały społeczne, odtwarzać strukturę klasową chociażby i kultura staje się bardzo istotnym elementem budowania właśnie, nie łączy, tylko zaczyna wykluczać, czy zaczyna być narzędziem wykluczania dla tych, którzy wiedzą, jak kulturę do tego celu używać. I mamy z jednej strony mnóstwo bardzo ciekawych procesów, które pokazują, że z jednej strony rośnie takie zjawisko kulturowej wielożerności, gdzie właśnie jest grupa osób, zazwyczaj lepiej wykształconych, zamożniejszych, która coraz intensywniej funkcjonuje w kulturze, ale nie ma dla nich znaczenia specjalnie podział. Znaczy oni równie chętnie uczestniczą w tym, co nazywaliśmy kulturą wysoką, jak i w kulturze popularnej. Liczą się doznania, intensywność tych doznań, więc oni płynnie potrafią się przełączyć między koncertem muzyki pop, a właśnie koncertem muzyki poważnej w filharmonii. To jest kwestia tylko po prostu pewnej intensywności, zaplanowania doświadczeń i rośnie, można powiedzieć, taki długi ogon wykluczenia, gdzie po prostu i ograniczania doświadczeń kulturowych tylko do telewizji, prawda, i pewnej takiej uniformizacji telewizyjnej, zwłaszcza w czymś, co dzisiaj już się znowu zaczyna nazywać klasami niższymi, prawda, i to bardzo charakterystycznie i dobrze widać na przykład w takim, można powiedzieć, bardzo podstawowej formie uczestnictwa w kulturze, jak kino. Z danych, które dostarcza nam Polski Instytut Sztuki Filmowej, wynika, że liczba sprzedanych biletów do kina rośnie z roku na rok. I to jest na pewno prawda, tutaj nie ma powodu. Natomiast z badań socjologicznych wynika, że maleje z roku na rok liczba osób chodzących do kina. I tu właśnie widać, to nie jest paradoks, to właśnie jest to zjawisko tego, że ta grupa wielożerców, ona jakby intensyfikuje swoje doświadczenia, natomiast rośnie grupa osób, które wyłącza się z tak rozumianej kultury. To samo się dzieje z czytelnictwem. Jeżeli Państwo mieli okazję zobaczyć wyniki ostatnich badań nad czytelnictwem, no w tej chwili kontakt z książką, rozumiany jako przynajmniej nawet nie przeczytanie, tylko po prostu przejrzenie książki w ciągu ostatniego roku, ma tylko 40% Polaków. 60% w ogóle wyszło z kultury tekstu, można powiedzieć. Prawda? I to są takie zjawiska, które jakby razem tworzą zupełnie nową mapę kultury, która pokazuje, że właśnie ona dzisiaj może być bardziej źródłem problemu niż rozwiązań dla tych problemów. Samo społeczeństwo, to co się dzieje w kulturze jest sprzężone z procesami, jakie dzieją się w samym społeczeństwie. No i tu znowu bardzo ciekawe obserwacje i też dosyć, bym powiedział, dramatyczne. Otóż tu akurat posłużyłem się stwierdzeniem francuskiego socjologa Alana Turena, to już jest 90-letni w tej chwili badacz, który niedawno opublikował książkę pod tytułem bardzo znamiennym Koniec społeczeństw. I właśnie gdzie on stwierdza tutaj z Francuska, że społeczeństwo już nie istnieje. To znaczy nie istnieje takie społeczeństwo, do jakiego my przywykliśmy jeszcze właśnie w latach nowoczesności, takie, które budowało takie domy oświatowe, jak widzieliśmy, prawda? Czyli które było zdolne do zbiorowego programowania swoich działań. Jesteśmy zbiorem jednostek coraz bardziej, gdzie motywacja do działania płynie z wnętrza poszczególnych osób. I oczywiście te jednostki są zdolne do współdziałania, ale coraz trudniej na przykład jest definiować takie projekty, jakie były właściwe dla państwa dobrobytu, gdzie w imię podniesienia tych słabszych, bogatsi na przykład byli gotowi się opodatkować, prawda? Była jakaś wspólna wizja społeczeństwa. Czegoś takiego w tej chwili nie ma. I
To jest zjawisko, które też bardzo wyraźnie jest widoczne właśnie w tych badaniach nad kulturą, bo ich część poświęcona była jakby zbadaniu sfery wartości Polaków, znaczy co uważamy za najważniejsze, jak konstruujemy właśnie przestrzeń wokół siebie. No i okazało się, że dla Polaków jakby dwie tylko wartości mają, znaczy są dominujące znaczenie, potem jest długa przerwa, zanim się pojawiają kolejne. Te dwie to jest rodzina i zdrowie. I to rodzina rozumiana w kategoriach funkcjonalnych bardziej niż emocjonalnych. To znaczy rodzina jako tak, co jak to się kiedyś mówiło, podstawowa komórka społeczna, prawda? Jako podstawowa forma bycia społecznego, ale już taka kategoria jak miłość jest daleko, daleko dla Polaków. To jest, jak to interpretuje profesor Fatyga, on mówi, że to badanie ujawnia coś, co już ujawniało się w polskim społeczeństwie, zjawisko tak zwanej próżni socjologicznej. To jest właśnie to, że Polacy integrują się w najbliższym kręgu rodzinno-sąsiedzkim czy przyjacielskim, a potem dopiero jest państwo i naród. Nie ma struktur pośrednich. Prawda? W tym okazujemy się akurat bardzo, można powiedzieć, współcześni ze światem, z tym, co pisze profesor Turen. Z tym, że w Polsce jest to problem już dosyć historycznie jakby uwarunkowany. On między innymi wyraża się w bardzo niskim poziomie zaufania społecznego. To są badania profesora Czapińskiego z diagnozy społecznej. No i Polak pytany, czy może innemu zaufać, znaczy czy Polacy pytani, czy mogą innym ufać, tylko 12% mówi, że tak, to jest najniższy wskaźnik obok Portugalczyków, prawda? Duńczycy dla przykładu 66%. 66% Duńczyków zapytanych twierdzi, że tak, że każdy inny jest. To chodzi o tak zwane zaufanie uogólnione, czyli nie czy mogę ufać swojemu bratu czy siostrze, prawda? Tylko czy mogę innemu zaufać, komuś, komu nie znam. No więc Polacy niespecjalnie ufają, co socjologowie, ekonomiści i wiele takich badaczy powie, że no jest to duża bariera dla chociażby rozwijania form działania zbiorowego. Bo jak sobie nie ufamy, to trudno jest budować większe struktury zdolne do podejmowania jakichś bardziej złożonych projektów. Co ciekawe, to jest badanie profesora Czapińskiego, troszkę inne, on badał te środowiska edukacyjne. Wiemy, kiedy to się dzieje. To znaczy, dzieci jeszcze są ufne w Polsce. No jak to dzieci? Ale zanim dojdą do matury, już są gotowi, rzeczywiście dojrzałymi członkami naszego społeczeństwa, prawda? Po maturze poziom zaufania jest ten sam, co już. Czyli nie chcę od razu mówić, że to szkoła robi, tylko ten okres, powiedzmy, szkolny zbiega się z odspołecznieniem, można powiedzieć, Polaków. Czyli nie socjalizacja, można powiedzieć, odwrotny proces, indywidualizacja jest bardzo błyskawicznie dzieje się. I z tym trzeba się liczyć, że to jest, taką mamy strukturę społeczną. Ale jedna jest ciekawostka, bo będę za chwilę mówił o innym, kolejnym aspekcie mającym wpływ na to, co się będzie w miastach działo. Ta ciekawostka pokazuje, że myśmy odkryli pewną przestrzeń, gdzie zaufanie kwitnie, można powiedzieć. To jest internet. Przestrzeń zdominowana przez młodych ciągle. To jest badanie jeszcze sprzed kilku lat, kiedy pytano, komu ufasz, jak robisz zakupy, prawda, w internecie. No i okazuje się, że tutaj Polacy, w przeciwieństwie do na przykład Finów, którzy w przestrzeni takiej rzeczywistej są bardzo ufni, w internecie są nieufni, to z kolei Polacy, proszę zobaczyć, są jednym z bardziej ufnych narodów, że ufamy po rekomendacjom, jakie inni internauci czynią odnośnie produktów i tak dalej. To jest ciekawe zjawisko, nie znam jakby wyjaśnienia, dlaczego jest taka różnica i dlaczego akurat w internecie jest inaczej. No poza tym, że jak się obserwuje serwisy internetowe, jeżeli ktoś z Państwa na przykład miał okazję korzystać z takiego serwisu jak Allegro, gdzie jednej z bardzo popularnej teraz platformy handlowej w internecie, no to rzeczywiście tam wymyślono metody budowania zaufania, czyli jakby taką infrastrukturę zaufania. Polega to na tym, że nie kupimy w Allegro od nikogo, kto nie ma odpowiedniej liczby gwiazdek, prawda, czyli pozytywnych ocen, które mówią, że jest godnym zaufania sprzedawcą. Więc tam po prostu trzeba ostro się napracować nad reputacją. Jak się ma tą reputację, to ona się opłaca po prostu, bo się w te interakcje klienci łatwiej wchodzą. I w efekcie Allegro jest najbardziej taką właśnie godną zaufania przestrzenią handlu w tej chwili.
Pytanie, czy i to wymyślili ci kolonizatorzy internetu, więc z definicji dotychczas, to się zmienia bardzo szybko i w tej chwili już internet jest wykorzystywany przez wszystkich, ale w tych latach jeszcze kiedy to badano, to głównie korzystali z internetu ludzie do 30 roku życia. Co oni wymyślili, jaki sposób bycia tam przynajmniej, chociaż w przestrzeni rzeczywistej jeszcze sobie nie do końca radzą. To jest jakaś zagadka, może to jest też światełko, które nam daje szansę, ale tu chciałem zwrócić uwagę na taki na pewne obserwacje, które poczyniła pani profesor Mirosława Marody, jedna z najlepszych polskich socjolożek. Ona jakby kontynuując tę myśl profesora Turena, tego Francuza właśnie, który mówi, że nie ma społeczeństw, napisała niedawno książkę Jednostka po nowoczesności i ona tam pokazuje, że tak, nie ma tamtego społeczeństwa, czy tego, do którego przyjęliśmy, ale koniec oznacza też początek, tworzy się jakieś nowe po prostu. Coś się rekonstruuje. To tak jak w tym Londynie było widać, że coś się kończy, coś się zaczyna. I teraz to, co powstanie, nie wiemy jeszcze co, to może potrwać nawet kilkadziesiąt lat, jak twierdzi profesor Marody, będzie trwało wokół, czy przebiegało wzdłuż trzech takich osi aksjologicznych, czy osi, na których są rozpięte różne wartości. Ta pierwsza to jest ciągle jeszcze dominujące przekonanie większości ludzi w społeczeństwie, że miernikiem, czy największą wartością jest sukces po prostu ekonomiczny i że trzeba dążyć za wszelką cenę do sukcesu ekonomicznego. W Polsce to było bardzo widoczne, w kraju transformacyjnym, w którym byliśmy wszyscy na dorobku, to było bardzo silne, ale pojawiają się, czy nabierają znaczenia, nie tylko w Polsce, dwie nowe osi. Ta druga to jest rekonstrukcja wspólnot opartych na silnych wartościach, czy to religijnych, czy etnicznych. Czyli wzrost nacjonalizmu chociażby, który obserwujemy w całej Europie, ale również w Polsce grupy skrajnie prawicowe, które dochodzą do głosu, czy fundamentalizmu religijnego. To też jest obserwowane na całym świecie w zasadzie i te napięcia, które widzimy, również krwawe coraz bardziej, są wynikiem narastania tendencji w ramach tej osi. I trzecia oś to jest, można powiedzieć, taka najbardziej związana z jakimś nowym projektem, z próbą wymyślenia czegoś nowego, czyli rekonstrukcji społeczeństwa, ale które uznaje, że jesteśmy jednostkami, indywiduami i że musimy, można powiedzieć, próba realizacji tej utopii, o której pisał Immanuel Kant, prawda, że my właśnie podmiotowość jest w człowieku, ale prawo, że tak powiem, moralne nas jest w stanie, uniwersalne prawo moralne uczyni z nas społeczeństwo. No i pytanie, czy rzeczywiście będziemy w stanie, że akurat ta wizja, ta najbardziej utopijna, ale też dochodząca do głosu, w tej chwili zaistnieje, nie wiemy. To w każdym razie na pewno wiele się będzie tutaj dynamicznych rzeczy działo wzdłuż tych trzech osi. No i teraz czynnik, który jest, można powiedzieć, taki najbardziej z jednej strony oczywisty, ale też najtrudniej ze względu na tempo pojawiania się nowych rozwiązań, prawda, takie jak telefony, smartfony, komputery, to wszystko, co chwila zaskakuje nowymi możliwościami. Tu problem jest taki, że mimo właśnie tej ofensywy z nowych technologii, zwłaszcza tych cyfrowych związanych z komunikacją, bardzo słabo czujemy ich, czy jesteśmy w stanie zinterpretować ich oddziaływanie na nas, a jeszcze mniej na coś takiego jak miasto. Nam się wydaje, że miasto to są ludzie i kamienie, prawda? Ludzie i mury, coś, co jest w ruchu i coś, co jest stałe, prawda? I tu jest, rozgrywa się gra. Natomiast te technologie, co to są bity? To jest coś nieuchwytnego, prawda? Coś, czego nie sposób chwycić, w związku z czym wydaje się, że nie powinno mieć wpływu chociażby na to, co się dzieje w przestrzeni tej zbudowanej z kamieni. I nie do końca tak jest. To znaczy, tu dwie ilustracje Państwu pokażę, żeby pokazać, na czym polega problem. Otóż to jest krakowskie przedmieście w Warszawie. Taka klasyczna sytuacja z miasta nowoczesnego. Idą rzesza ludzi, w zasadzie większość się nie zna nawzajem. No i ideą czy istotą miasta nowoczesnego było to, że to jest przestrzeń spotkania się nieznających ludzi, którzy przez to, że się spotykają w tej rzeczywistej przestrzeni, musieli się nauczyć razem żyć. No właśnie lepiej, gorzej ufać sobie, ale w każdym razie musieli wymyślić sposób, żeby się nie pozabijać po prostu, prawda? I na tym polegała nowoczesność. Dzisiaj coraz częściej miasto, przestrzeń miasta wygląda tak.
prawda? To są, ciała są w tym samym miejscu, konkretnym fizycznym. Ale gdzie są ci ludzie? Znaczy, to jest zdjęcie akurat z Azji, ale w Polsce można spokojnie podobne zrobić w tej chwili. Jakie to ma znaczenie dla tego, o czym mówimy? Otóż coraz częściej, to socjologowie opisują, ludzie rezygnują z wysiłku właśnie do rozwiązywania tego problemu bycia z innymi. Bo nie muszę męczyć się na przykład i patrzeć na kogoś, kto mi się nie podoba, mogę po prostu wziąć swój smartfon, prawda, i połączyć się z ludźmi, z którymi chcę być, prawda, ze swoją siecią społeczną. Mogę włączyć aplikację odpowiednią i po prostu wyłączyć, otoczyć takim cyfrowym kokonem i odizolować od reszty świata, prawda? I to jest, rzeczywiście zaczyna mieć wpływ już nie tylko na zachowania między ludźmi, ale też oddziaływać na przestrzeń fizyczną. To, że zaczynają dostrzegać kryzys, to już na zachodzie już jest bardzo widoczny, powoli ten trend zaczyna dojść do Polski, wielkich supermarketów. Czyli ludzie nie chcą tam się spotykać, robić zakupy. Coraz bardziej się to przenosi albo do lokalnych sklepów osiedlowych, albo do internetu właśnie. I prognozy mówią, że za 10-15 lat może już wielkich supermarketów nie być. Nie wiem, czy Silesia na przykład będzie jeszcze za 15 lat, prawda? I to będzie, nagle zobaczymy, jak ten efekt z przestrzeni wirtualnej przekłada się na rzeczywistość. Tak samo nie wiadomo, jak my będziemy się przemieszczać po miastach za 10-15 lat, kiedy po drogach zaczną jeździć, zgodnie z wszelkimi prognozami, dosyć wiarygodnymi, samochody już, znaczy nie będzie samochodów takich, jak znamy dzisiaj, tylko no pojazdy bez kierowców. Znaczy mobilność, funkcja przemieszczania się w mieście będzie zupełnie inaczej organizowana. Testy już są robione w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Już po miastach jeżdżą samochody bez kierowców. I to nagle się okazuje, że samochód zupełnie inną funkcję pełni. Prawda? Zaczyna być takim smartfonem na kółkach, który po prostu na polecenie przyjeżdża, prawda, i może przewieźć gdzie trzeba. Wizje science fiction jeszcze sprzed 20 lat, dzisiaj już są testowane. Za 20 lat będą w normalnym użyciu, co będzie miało dość istotny wpływ na morfologię miasta. I tego dzisiaj, nie zastanawiając się nad tym, a rzadko się zastanawiałem, przynajmniej w polskiej praktyce, podejmujemy decyzję na przykład o inwestowaniu w mury, które nie uwzględniają, że te mury będą być może stały na pustyni za parę lat, prawda? Bo zupełnie inaczej będziemy konstruowali swoje funkcje, być jakby działania pojedyncze, jednostkowe i zbiorowe. Co jest ciekawe, to również aspektem tych nowych technologii, dobrze, ja już pilnuję czas, bo się zgadzam, aspektem technologii jest to, że one, mimo że są miękkie, bardzo twardo segregują ludzi. Znaczy też nie będziemy już niedługo potrzebowali grodzonych osiedli do tego, żeby nie wpuszczać niepożądanych ludzi do pewnych przestrzeni, bo po prostu to będzie można robić dynamicznie na podstawie, że tak powiem, kodów dostępu, tego, co śledzimy po prostu. Zaraz Państwu pokażę jedną taką dla rozrywki zrobioną aplikację. Ale możliwości inwigilowania dzisiaj pojedynczych osób i wyłączania ich na żądanie, na przykład z obiegu po prostu, kiedy i profil takiej osoby będzie nie zgadzał się, no to są bardzo duże. Taki projekt duży realizowała Akademia Górniczo-Hutnicza. On pod wpływem protestów społecznych został zawieszony, ale to był właśnie system automatycznego identyfikowania złoczyńców, nazwijmy to tak, prawda? Ale był de facto systemem totalnego monitoringu, prawda, wszystkich osób, no i według określonych parametrów. Dzisiaj to może być złoczyńca, no za 10 lat, jeżeli by się ustrój zmienił i skończyła demokracja, mógłby być to system wyłączania niepokornych, prawda, którzy są według pewnego systemu. To zdjęcie to jest z Londynu, gdzie Londyn jest najbardziej inwigilowanym miastem. Każdy Londyńczyk jest kilkaset razy dziennie fotografowany. Jego fotografie trafiają do takiej bazy danych, są cały czas analizowane. A to pokażę Państwu, najpierw może zobaczmy, a potem powiem, co to jest. To jest Warszawa w każdym razie. W noc świętego Jana. O.
widać tam taki eksplozję. To jest wizualizacja zrobiona jakby skupisk ludzi na podstawie sygnałów zbieranych ze stacji bazowych sieci komórkowych i przesyłanych komunikatów, SMS-ów i rozmów. Prawda? Czyli można powiedzieć taki atrakcyjny sposób pokazać, gdzie zebrali się ludzie i gdzie się coś działo po prostu. No i jak mówię, tu jeszcze raz sobie niech to pójdzie. To zrobiono dla zabawy. Natomiast no, te techniki dzisiaj służą właśnie do tego, co mówiłem, na przykład te bunty Ferguson, które wybuchły w Stanach Zjednoczonych, one wynikały z tego, że na podstawie takich danych policja amerykańska posługuje się systemami takiego proaktywnego identyfikowania miejsc potencjalnej przestępczości i tam kieruje wszystkie siły i po prostu no, okazało się, że na skutek działania tego systemu 90% interwencji takich profilaktycznych było w społecznościach zamieszkałych przez mniejszości etniczne. I po prostu doszło do konfliktu. Oni już nie mogli znieść tego ciągłego, że tak powiem, profilaktycznego kontrolowania, legitymowania i tak dalej, prawda? I skończyło się katastrofą, a nie zamiast pozytywnym skutkiem. Więc to możemy dziś już robić, ale też możemy oczywiście w innych aspektach wykorzystywać te technologie. I tu akurat Katowice mają wielkie szczęście, że macie Państwo Media Lab, taki laboratorium, gdzie naprawdę świetne rzeczy, absolutnie na refleksja właśnie nad wpływem technologii na miasto i na nas jest rozwijana na najlepszym poziomie. W zeszłym tygodniu była znakomita konferencja z udziałem wielu ekspertów zagranicznych. Także Państwo jesteście dobrze uzbrojeni tutaj na to, jakbym powiedział, intelektualnie, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić, no byle chcieć z nich skorzystać. I już ostatni tylko aspekt i będę kończył, ewentualnie możemy w dyskusji pociągnąć pewne wątki. O, to jest właśnie Media Lab. To jest ich strona. Strasznie dużo robią różnych ciekawych rzeczy. Także polecam zainteresować się. Tutaj to jest fajna wizualizacja, ja musiałem przeciąć to na połowę. Historii Katowic. Właśnie to się powinno czytać od tej strony, od dołu. Prawda, tak? I potem jechać tak. O. Jak tutaj, prawda, od kopalni, prawda, po... Wcześniej stawało się to miasto coraz bardziej nowoczesne. Różne techniki wizualizacji, no, bardzo, bardzo fajne rzeczy naprawdę. Także polecam Państwu, macie blisko do tego, co oni robią. Ostatni ten fragment rzeczywistości, który też trzeba uwzględnić, no to jest sama gospodarka. Już tylko króciutko, nie będę rozwijał. Otóż okazuje się, że dzisiaj już rozumiemy coś, co kiedyś rozumieliśmy, a zapomnieliśmy w pewnym momencie, że gospodarka to nie jest tylko rynek i transakcje handlowe na rynku, tylko gospodarka, czy powiedzmy z grecka ekonomia, to jest sfera tworzenia wartości użytkowej, prawda? I tę wartość można tworzyć w różnych segmentach. Znaczy rynek, gospodarka rynkowa jest tylko jednym z jego fragmentów. Natomiast są jeszcze inne fragmenty. Niektóre doskonale znamy i znaliśmy jeszcze w PRL-u. No to jest gospodarka nieformalna, czy szara strefa tak zwana, prawda? No to ona funkcjonowała, funkcjonuje, funkcjonować będzie. Paradoksalnie rozwija się na całym świecie, również z Polską. Im silniejsza jest gospodarka rynkowa, tym bardziej potrzebuje silnej gospodarki nieformalnej, żeby swoje pewne nie tego, czego nie można opisać prawem, dzieje się poza prawem, prawda? Jest bardzo ciekawe coś nowego, tak zwana druga gospodarka. To jest cały segment wytwarzania wartości i kreowania kapitału w obszarze bez udziału ludzi. To jest na przykład na giełdzie amerykańskiej już ponad połowa transakcji jest podejmowanych przez maszyny. Automaty grają po prostu i podejmują decyzje, ale też coraz więcej usług jest realizowanych przez maszyny. Prawda? Już nie potrzebujemy ludzi do wykonywania coraz większej liczby czynności i to po prostu maszyny jakby napędzają obieg gospodarczy. Ale też to, co jest bardzo ciekawe i też nowe, znaczy było znane kiedyś, ale dzisiaj dzięki technologiom nabiera nowego znaczenia, to jest tak zwana gospodarka społeczna, która polega na wytwarzaniu wartości, ale bez pieniędzy i bez rynku. No na przykład Wikipedia, jeżeli ktoś z Państwa korzystał, ta encyklopedia internetowa, no to jest taki przykład takiej gospodarki pozarynkowej, społecznej. Tam tysiące wikipedystów tworzą coś, możemy to lubić lub nie, to jest jakby inna sprawa, ale jest to konkretna wartość dla tych, którzy korzystają, która powstała w czynie społecznym, o tak byśmy mogli powiedzieć po staremu, prawda?
Ale ten czynsz trwa, on już trwa kilkanaście lat i ciągle się rozwija, prawda? I takich zjawisk jest więcej i one mają oczywiście bezpośredni wpływ na rzeczywistość. Tu inny aspekt tej gospodarki to jest Linux, czyli to jest system operacyjny do komputerów robiony w tym samą metodą jak Wikipedia. Po prostu informatycy niezależni tworzą ten system i przeanalizowano, ile jedna z jego wersji by kosztowała, gdyby chcieć ją zrobić na rynku, prawda, zamówić w jakiejś korporacji. No to przeliczono, ile tam jest linii kodu, no i wyszło, że to byłoby tak 11 miliardów dolarów. Prawda? W czynie społecznym powstało, prawda, taka wartość. I to zaczyna mieć coraz większy udział w życiu gospodarczym. Także nawet w poniedziałek akurat w Gdańsku Komisja Europejska wystartowała kolejną edycję konkursu, Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne pod takim hasłem, że new ways to grow, czyli że musimy zacząć na nowo redefiniować gospodarkę, że trzeba odejść tylko od myślenia w kategoriach rynku i wzrostu, a trzeba otworzyć się na to, co się dzieje w społeczeństwie i mobilizować tak zwane miękkie czynniki, właśnie zdolność do kooperacji, wytwarzania wartości poza sferą pieniądza i rynku. Także to są te czynniki, które, jak widzicie Państwo, będą no miały wpływ na to, co się stanie w naszych miastach no w najbliższych dekadach. Czy się nad tym zastanawiamy? No, niestety bardzo słabo. To muszę powiedzieć, że w Polsce mamy coś, co ja nazywam futurofobią. To znaczy po końcu PRL-u, po 89 roku, programowo odrzuciliśmy przekonanie, że przyszłość, znaczy wtedy nas przekonywano, że przyszłość można zaplanować, więc na zasadzie reakcji twierdzimy, że z przyszłością nic nie można zrobić, prawda? Co jest nieprawdą, znaczy zaplanować pewno się nie da, to rzeczywiście dzisiaj nikt nie próbuje planować, ale można właśnie zadawać sobie pytania, co będzie, jeżeli rzeczywiście zrealizuje się scenariusz taki, że za 20 lat nie będzie samochodów z kierowcami, tylko będą samochody bez kierowców. Sam problem, co zrobić z zawodowymi kierowcami, prawda? Jak to jest grupa zawodowa, która no, w Polsce jest dosyć istotną, myślę, że ważniejszą w masie niż górnicy, prawda, jeżeli liczebnie popatrzeć na to, co z nimi zrobimy, prawda, a perspektywa nie jest odległa. No i właśnie, co się stanie z miastami, z całym zarządzaniem przestrzenią, realizacją funkcji miejskich. W momencie, kiedy dzisiaj decydujemy o tym, żeby budować na przykład obiekty z parkingami lub bez parkingu i tak dalej, ileś takich jest, można powiedzieć, drobiazgów, które zupełnie pomijamy. No więc co będzie, ja oczywiście nie ośmielam się stwierdzić, bo jak widzieliśmy tych czynników takich nieokreśloności, nawet samo to, że to, co ze społeczeństwem będzie wzdłuż tych trzech osi się rozgrywało, już powoduje, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy na przykład nie są takie scenariusze, że może być regres i w zasadzie nie z tej ponowoczesności wrócimy do czasów feudalnych, czy czegoś w rodzaju feudalizmu, prawda, w którym będzie tylko uprzywilejowana elita, która będzie po prostu miała i zasoby materialne i kulturowe, żeby dobrze żyć, a reszta będzie za pomocą tych technologii pacyfikowana, prawda, i utrzymywana w jakimś posłuszeństwie. W science fiction to już było pokazywane. Nie jest to nieprawdopodobny niestety scenariusz. Czy jesteśmy w stanie mu się przeciwstawić, wymyślając coś ciekawszego? No to jest pytanie do nas wszystkich. Ja na tym może poprzestanę, bo i tak się niestety obawią zaraz organizatorzy. Mi tutaj po rękach będą bili, że przedłużyłem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Ja myślę, że organizatorzy tutaj nas popędzają, ale ja muszę... Nie ma odważnych. Ja myślę, że jest to troszeczkę w innej konwencji wykład i bardzo ciekawy. Jest pytanie, tak? Bardzo proszę. Może ja podam mikrofon. Proszę podać. Pana przy hasło miasto kultury to nie jest... To nie jest utopia. Nie, usłyszałem samego początku. To znaczy hasło miasto kultury to nie jest utopia. Miasto, żeby żyć, to musi mieć przede wszystkim pieniądze. A pieniądze są z działalności gospodarczej, z tego pierwszego segmentu. I to jest najważniejsze. A jeśli będzie kultura, w tej chwili też to widzimy, że z kultury
to korzysta tylko część ludzi. Chodzą do kina, do teatru i innych zrobana. Także to jest troszeczkę takie no, utopienie. Przynajmniej dla mnie. Mm-hmm. To jest dobre pytanie. To znaczy tak, znaczy wszyscy korzystają z kultury, to znaczy właśnie, to jest problem z pojęciem kultury oczywiście. No, człowiek z definicji nie funkcjonuje poza kulturą, znaczy to jest synonim, prawda? Teraz jest kwestia jak budujemy, z jakich, no, że tak powiem, form kultury korzystamy, by nadać sens swojemu życia, prawda? I właśnie cały problem tego, co pokazali ci badacze nasi chociażby, że właśnie duża część społeczeństwa rezygnuje z tych, które uznawaliśmy kiedyś za na przykład no, jakiś tam wyróżnik, nie wiem, człowieka kulturalnego. Że dzisiaj częścią kultury bardzo istotną może być przebywanie w ogródku działkowym i dbanie o to, co tam jest, bo pewno i w ten sposób nadawanie sensu swojego życia. Więc to sama kultura zaczyna być, jak powiedziałem, no, problematyczna. Natomiast jeśli, czy ona może być źródłem rozwoju, tak? Czy może być właśnie zapewnić. To oczywiście musi być istnieć tak zwana gospodarka realna, czyli ta jakby wytwórczość, która jest podstawą kreowania wartości. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma powrotu już w tej chwili do czasów przemysłowych. To znaczy na skutek automatyzacji nawet te kraje, które realizują politykę reindustrializacji, na przykład Stany Zjednoczone, to owszem wraca przemysł do Stanów Zjednoczonych z Chin, tylko że zatrudnienie nie rośnie. To znaczy jest przemysł, tylko że w fabryce, która kiedyś zatrudniała 15 tysięcy osób, dzisiaj pracuje 300 osób. Prawda? I to jest tendencja, której się nie zmieni. I też jak się popatrzy, udział przemysłu jednak w kreowaniu wartości gospodarczej, no to on w takich właśnie krajach jak Stany Zjednoczone, tam to jest 10%. Cała reszta powstaje poza już wytwórstwem, tylko na przykład sfera kultury w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo istotny fragment gospodarki. W Polsce jest inaczej, bo jesteśmy krajem o innym stopniu zamożności. Tutaj oczywiście znaczy te proporcje różnie się rozkładają i na pewno inaczej wygląda sytuacja w Warszawie, która funkcjonuje w obiegu takich metropolii światowych i coraz bardziej jakby czerpie, czy głównym źródłem dochodów jest są operacje finansowe i obsługa po prostu obiegu metropolitalnego. Tam kultura może być bardzo jakby silnym jakby partnerem, tak, czy rozwijać się w takim kontekście. W Katowicach tu jest pytanie, czy jest możliwość przebudowy i wykorzystania tego potencjału, który no, Katowice, to się z angielska mówi industrial commons, czyli pewnego zasobu wiedzy związanego z przemysłem, jaki tu był. Prawda? Wiedzy nie tylko w sensie książek, które powstały, technologii opisanych, tylko kompetencji ludzi, jakie prawda, są w rękach, w głowach, w zachowaniach. To Rzeszów pokazał znakomicie, jak właśnie w oparciu o te zasoby może się odbudować, budując super nowoczesny przemysł lotniczy, i wokół tego też sferę kultury i tak dalej. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w tej chwili. Bardzo małych zresztą, bo to Rzeszów to jest 180 tysięcy ludzi, prawda? Ale jest kwitnącym miastem, gdzie udaje się równoważyć właśnie wytwórczość i aktywność kulturalną. Prostych recept nie ma. Natomiast pańskie pytanie jest jak najbardziej właśnie słuszne, że nie da się tylko na kulturze. To na pewno. To jest utopia. To niestety tak. To muszę się zgodzić. Czy ktoś z Państwa? Ja myślę tak, panie redaktorze, że tu jest jeszcze problem świadomości, która też musi się przekształcać, bo dla nas to na Śląsku gospodarka ta rynkowa była bardzo ważna i taka silna. I teraz co to znaczy gospodarka, przepraszam, bo sobie zapisałam, bo gospodarka społeczna na przykład, prawda? Kiedy dla nas był produkt, był węgiel, i tu jest chyba też pewien problem z przekształceniem świadomości ludzkiej. I tak sobie pomyślałam, teraz co to znaczy wykluczenie społeczne osób starszych, że czasem nam jest bardzo trudno zmienić nasze myślenie, a czasem prawie to jest niemożliwe. No tak, tylko że na Śląsku akurat była specyfika, w jakimś sensie państwo ten model też silnej części gospodarki społecznej realizowali, bo model
oparty na górnictwie i hutnictwie polega na tym, że kobiety jednak nie pracowały i one były tą częścią społeczną gospodarki, bo nie funkcjonowałaby ta przemysłowa bez pracy kobiet, prawda, która nie była opłacana. Prawda? I to jest, o tym się zapomina często, prawda? Albo czy się w ogóle nie mówi, prawda? Natomiast rzeczywiście w jakimś sensie problem, i to co pani właśnie nazwała problem świadomościowy na Śląsku, polega z tego, że wynika właśnie z faktu, że to była jednak najbardziej nowoczesna część Polski, prawda? W sensie właśnie uprzemysłowienia, też kultury bardzo silnej, prawda? No to co dzisiaj, NOSP mógł tutaj powstać, mógł powstać, to w Gorzowie Wielkopolskim wybudowano filharmonię, do której trzeba było dopiero zaimportować muzyków, prawda? Bo się okazało, że nie ma, prawda? Tutaj to jest jakby naturalny proces. Ale ta siła też jest, może być wadą właśnie przy takiej przebudowie do nowych czasów, prawda? Bo na pewno jest to silne przywiązanie do właśnie do tych wartości, które już jakby niekoniecznie muszą służyć zmianie, no, która musi nadejść. Ale to jest tym bardziej ciekawe, bo z kolei są zasoby, na których można to budować. To jest wyjątkowy jednak ciągle region pod tym względem. Problem wykorzystania tych zasobów też, nie? To jest takie bardzo istotne. No nie, ja myślę, że bardzo ciekawie Pan nam pokazał pewne rzeczy i no, myśmy się bardziej spodziewali już bezpośrednio o Katowicach, ale Pan pokazał miasta, a Katowice, no, są jednym z nich. Ja też tak sobie pomyślałam, czekać, w końcu my się szczycimy z tym, że powstał NOS, że powstaje sala kongresowa, że powstaje. No a pan tutaj nam burzy pewne rzeczy, czy warto w kamienie? No, to jest pytanie, nie ma dobrej odpowiedzi. Ja nie chciałem wchodzić bezpośrednio w debatę, którą państwo musicie jakby wewnątrz swojego miasta, prawda? No ale te jestem świadom debat, jakie były wokół, prawda, sfery tam, tego przestrzeni kultury, którą państwo wybudowali. No jest to wspaniałe w sensie jakby architektonicznym pewnego pomysłu, ale jak będzie funkcjonować właśnie w tej zmieniającej się rzeczywistości społecznej, też kulturowej, nie wiadomo, na ile będą miały właśnie wpływ na ukształtowanie tej rzeczywistości, bo na pewno będą silnie oddziaływać ze społecznością. No rzeczywiście, ciekawe, tak? Ja myślę, że otwartość świata w tej chwili na emigrację, czy mowa społeczeństwa, która dla nas w ogóle z tym wiążących od tych ale to ona właśnie jest. Trudno powiedzieć, czy stajemy się społeczeństwem początkowym, no to nie o to mówię, ale jesteśmy ciągle, nie boimy się przemieszczyć i ciągle się przemieszczamy. Także to też jest to, że nie szukamy tego stałego miejsca, jak kiedyś było miasto, że tak byliśmy tutaj nasi dziadkowie, ojcowie i tu będziemy. Po prostu nie tak, tak jest wymienione, że miasta się wymieniają, bo czy socjologowie podały, chociaż nie czy naprawdę, no to, ale czy ten aspekt, który jest, czy on właśnie jest brany pod uwagę przez socjologów i co oni, czy potrafią cokolwiek przewidzieć? Przewidzieć to jest trudno, cokolwiek, znaczy poza trendami takimi demograficznymi twardymi, związanymi bardziej jakby z rozrodczością, bo to jest w miarę długotrwałe trendy. Natomiast jeśli chodzi o mobilność, to są ciekawe rzeczy, znaczy rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej mobilni, ale to nie znaczy wcale, to zwłaszcza w Polsce widzimy w ciągu ostatnich lat powrót lokalności, zwłaszcza młodzi ludzie odkrywają wartość przestrzeni lokalnych, znaczy rekonstruuje się coś, co socjolog z Krakowa, Paweł Kubicki, nazywa prywatną ojczyzną i ona jest, na przykład w dużych miastach, to nawet nie jest miasto, tą przestrzenią tej prywatnej ojczyzny, tylko dzielnica albo nawet osiedle, to w Warszawie bardzo widać, dumę młodych ludzi z osiedla, w którym mieszkają i oni potem chcą działać w tym osiedlu, mieć wpływ na nie, to w wyborach samorządowych było widać, prawda? W ilu miastach, zwłaszcza tych mniejszych, zmieniła się władza, prawda? Słupsk, Gorzów Wielkopolski, Starachowice, Kalisz, no można by wymieniać. W kilkudziesięciu miastach radykalnie zmieniło się po prostu, nowe siły doszły do władzy, które chcą, i to są młodzi ludzie, którzy nie chcą wyjeżdżać stamtąd, prawda? Tylko chcą być. Znaczy oni są gotowi wyjeżdżać, jeżeli jest coś ciekawego, no, do pracy na przykład na kilka lat, ale potem stwierdzają, że można dobrze żyć w takim mieście typu Słupsk, na przykład 100-tysięczny, czy Gliwice, czy właśnie tutaj Tychy, prawda? Czy miasta takie 100-tysięczne, które mogą być dobrą przestrzenią. Więc bardzo dynamiczne zjawisko, które nie wiadomo, znaczy trochę przeczy takiej wizji
ludzi wykorzenionych, że to nie, że jednak potrzebujemy korzeni i być może nawet przez to, że mamy te narzędzia różne technologiczne, łatwiej nam jest ją realizować, bo możemy być właśnie i na miejscu fizycznym, ale w świecie po prostu ze swoimi przyjaciółmi, prawda, więc... Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? To w takim razie bardzo dziękuję.